Zmarły przed rokiem Gerard Cieślik przez całe życie wierny był ruchowi Chorzów i naszemu miastu. Jako wybitny sportowiec rozsławiał Chorzów i klub. Teraz miasto miało okazję odwdzięczyć się po raz kolejny. Po niebieskich fontannach, kolażu zdjęć, wystawie i nadaniu jego imienia szkołom i miejscom przyszedł czas na długo wyczekiwany pomnik. Jak ważnym obywatelem dla Chorzowa był Gerard Cieślik, pokazuje umiejscowienie go w samym sercu miasta przy ulicy Wolności. O jego znaczeniu świadczy również fakt, że wydarzenie zgromadziło tłumy mieszkańców Chorzowa, nie tylko kibiców ruchu. Szanowni Państwo, już za chwilę krótka i mam nadzieję zapadająca w pamięć ceremonia odsłonięcia, na którą serdecznie zapraszam wdowę po panu Gerardzie, panią Krystynę Cieślik. Serdecznie zapraszamy pani Krystyno. Czekałam na tym od 2013 roku i doczekałam się. Bałam się, że umrę, że nie dożyję, ale jak dzisiaj wstałam, to dziękowałam Bogu, że dożyłam tego momentu otwarcia tego pomnika. Spodziewała się pani, że po pani mężu pozostanie taka pamięć w Chorzowie? Nie, bardzo się z tego cieszę, chociaż na wszystkich świętych widziałam, ile ludzi było zaświecić u Gerarda. Non stop chodzili, także spodziewałam się, że będą tu ludzie, ale nie, że tyle. Proszę powiedzieć o swoich wrażeniach, jak pan się czuje z tym, że ojca pomnik za chwilę stanie tutaj? Jestem dumny, że honorowy obywatel Chorzowa, miasto zafundowało mu pomnik, jednak nie zapomniało o nim. Także jednak już dużo lat minęło, ale ciągle pamiętają, także dziękujemy im bardzo. Jak pan ocenia wykonanie pomnika? Faktycznie podobne do taty? No wie pan, to jest lata, tam prawdopodobnie rok 57, to ja miałem 7 lat, to ja go po prostu pamiętam końcówka, nie? Bo to wiadomo, że najwięcej się pamięta, ale ze zdjęć to jest podobne, także no, te rysy twarzy, nie wszystko wiadomo, że to się nie da, ale coś tam jest. Artysta, jak sam mówił, starał się, by pomnik nie był ławeczką, jak początkowo planowano, lecz by ukazywał Cieślika w ruchu, w którym był przez całe życie. Jego odsłonięcie było ważną chwilą nie tylko dla rodziny sportowca, ale i dla władz Chorzowa. Ten dzień jest taką okazją, aby upamiętnić postać, wybitną postać obywatela naszego miasta, chorzowianina, ale też i wybitnego sportowca, z którego do dzisiaj można czerpać przykłady. Człowieka, który zawsze był wierny naszej drużynie, sportowca, który zwyciężył nad Związkiem, doprowadził naszą reprezentację do zwycięstwa nad Związkiem Radzieckim, ale też i piłkarza, który trzykrotnie doprowadził ruch do mistrza Polski i niewątpliwie ta postać, ta ławeczka będzie taką okazją, aby po pierwsze wspomnieć jeszcze raz o Gerardzie, panu Gerardzie Cieśliku i też okazją do tego, aby na niej usiąść oczywiście, zrobić sobie zdjęcie, no i aby wszyscy mieszkańcy pamiętali człowieka, legendę, którym jest Gerard Cieślik. Pomnik stanął przy Chorzowskiej Poczcie 18 grudnia. Wszyscy, którzy nie dotarli na ceremonię odsłonięcia, mogą go już teraz swobodnie podziwiać i fotografować. Jest dowodem na to, że Chorzów nie zapomniał i nigdy nie zapomni o swoich wybitnych obywatelach.